Ja wyżej koszulkę wyniosę. Do góry koszulkę. Jeszcze. Ja nie wiem. Mogę pana być. Jeszcze jedno do wychodzę. Witam państwa bardzo serdecznie na bardzo szczególnym momencie dla naszego klubu. Dziś osiągnęliśmy bardzo duży sukces. Udało nam się podpisać umowę z przyszłością, jestem przekonany, nie tylko Wisły, ale również polskiej piłki. Pan Wojciech od dnia dzisiejszego jest piłkarzem krakowskiej Wisły. W dniu wczorajszym, o czym informowaliśmy, i w dniu dzisiejszym przyszedł pomyślnie badania medyczne. Chwilę wcześniej podpisaliśmy wszystkie dokumenty. Po tej konferencji zawodnik z agentem i ze mną pojedzie na lotnisko i po południu wylatuje do Hiszpanii na obóz naszego domu zespołu. Jak informowaliśmy wcześniej, naszym zamiarem było podpisanie 5-letniej umowy i potwierdzamy, że takie ustalenie z zawodnikiem zostało poczynione i taka długość kontraktu będzie obowiązywała. Co do innych postanowień kontraktu, to jak powiedziałem wczoraj, one są objęte klauzulą poufności i nie będziemy ich ujawniać ani komentować. To tyle z mojej strony. Tak, na marginesie chciałem podziękować bardzo za pomoc i za 100% profesjonalizm w doprowadzeniu do tej transakcji, do tego transferu agentowi piłkarza, panu Bartłomiejowi Borkowi, bez którego pomocy na pewno do tego wszystkiego by nie doszło. Od dłuższego czasu o tym mówiliśmy, pracowaliśmy nad tym transferem wszyscy wspólnie i ostatecznie uważam, że powinniśmy być wszyscy zadowoleni, że do tego się udało doprowadzić. No na razie ciężko powiedzieć, bo zresztą nie jestem tutaj od godziny, także. No cieszę się, że podpisałem kontrakt. Już pan dyrektor mówił, troszeczkę to trwało. Ale ostatecznie bardzo się cieszę. Myślę, że pod względem sportowym na pewno bardzo dużo zyskam i cieszę się, no, że tam coś widzieć, no. Myślę, że tym głównym to, że Wisła ma naprawdę bardzo mocny zespół i ma szansę naprawdę odnosić się do sukcesy. Nie było głównym powodem to, że Zagłębie zostało zdegradowane. To, że ja tutaj jestem. Zanosiłem się ze zmianą klubu od jakiegoś czasu i cieszę się, że to akurat trafiło na Wisłę. Od razu mówię, że nie traktuję Wisły jako jakiegoś przystanku. Absolutnie nie. Chciałbym wywiązać się z kontraktu. Po to ten kontrakt podpisałem na 5 lat. Myślę, że to nie było przedmiotem większych negocjacji, ta długość kontraktu, więc chciałbym oczywiście podpisać ten kontrakt na 5 lat, będę starał się kontraktować. No, praktycznie wszystkich zawodników znam, bo znam się nie tylko z reprezentacji, ale z reprezentacji młodzieżowej, z Radkiem Sobolskim, w Wiśle Polsce jeszcze grałem, także myślę, że jakoś większych problemów nie może. Ponad roku gram w reprezentacji polskiej, myślę, że tam presja jest jeszcze większa, także oczywiście ta adrenalina jest potrzebna, ale myślę, że nie w tym stopniu, żeby parę wyjeżdżała. Będę raczej chciał wprowadzić swój styl grania, czyli tak jak do tej pory. Nie będę raczej starał się nic zmieniać, ani upodobnić do kamienia. Bardzo mocnym zawodnikiem, ale znam też swoją wartość i będę chciał ją pokazać. Dojrzewałem do tej decyzji. Chciałem, to takim moim celem było, żeby grać w najsilniejszym polskim klubie. No i myślę, że to miejsce w tabeli oczywiście jakieś tam znaczenie ma, ale nie decydujące.